Cześć, halo, halo, z tej Robert z tej strony z Akademii Gry. Słuchajcie, chwilę mnie nie było, bo tak jak wam pisałem, ostatni moment na to, żeby zamówić towar z Chin i żeby ten towar przyjechał jeszcze, przypłynął przed świętami. Także chwileczkę mnie nie było, ale cały czas jestem. Nie bójcie się, nie znikam, odpisuję na te wasze maile jak najszybciej tylko potrafię. Miejcie poprawkę, weźcie zawsze poprawkę, bardzo was proszę na to. Że ja czasami tych maili mam bardzo, bardzo, bardzo dużo i po prostu czasowo nie wyrabiam się, żeby komuś, że tak powiem, odpisywać, no, prawie jak na czacie. I dostaję za to tak po uszach, ktoś tam mi pisze, że mam problemy z komunikacją i że olewam ludzi, że nie odpisuję. To tak nie działa. Odpisuję, tak jak wam dzisiaj pokazywałem, 6,5 tysiąca wiadomości na e-mailu. 6,5 tysiąca wiadomości, naprawdę. I z tego 80% wiadomości to jest: Panie Robercie, a co pan myśli, dzisiaj w meczu Midtjylland z kimś tam będzie więcej jak 2,5 gola, czy nie będzie? I dlatego na niektóre wasze mądre pytania po prostu trzeba czasami, na odpowiedzi na wasze mądre pytania, czasami trzeba po prostu poczekać. Także bardzo was proszę o cierpliwość. Bądźcie cierpliwi, to popłaca. Słuchajcie, zatytułowałem dzisiaj ten film Im więcej, im mniej, tym więcej. Chodzi tu oczywiście o częstotliwość gry. Zauważcie, że dziad robi wszystko, żebyście grali tak naprawdę dzień w dzień, od rana do wieczora. Jak zastosujecie jedną moją małą wskazóweczkę, jedną malutką. Słuchajcie, ja codziennie dostaję maile pod tytułem: Panie Robercie, a Superstacja jest do 12, a dziś jest 13, a ktoś pisze za chwilę, a dzisiaj już jest 14, czyli co, czyli my to nie są typy na 365 dni w roku? Ja tak sobie myślę, kurczę, nadal niektórzy ludzie chcieliby grać od rana do wieczora. Zróbcie, bardzo was proszę, mały eksperyment, malutki. Spróbujcie na przykład w przyszłym tygodniu albo od tego weekendu zrobić coś takiego, że gracie na przykład w weekend i później cały tydzień odpoczywacie. Nie gracie. Są jakieś puchary, nie tykajcie tego w ogóle. Nie podniecajcie się jakimiś reklamami dziada, że a dzisiaj gra Polska w basket, dzisiaj to, dzisiaj tamto, dzisiaj bonus za 15 zł albo za 3 zł bonus dostaniecie, żebyście tylko grali. Naprawdę niektórzy z was wpadają w nauk, ja to widzę, co się dzieje na Signalu. Grają od rana do wieczora. Zobaczcie, tyle razy mówimy, żeby nie grać pucharów, a dzisiaj kilkadziesiąt osób od rana cały czas widzę wrzuca kupony i jakby się asekuruje i mówi: a zagram dzisiaj taki kupon ryzykowny, kupon for fun, kupon dla jaj, kupon. Zobaczcie, jaki to jest nauk. Naprawdę, to jest nauk. Tak dziad robi, takie techniki używa, takie manipulacje różne. Że po prostu dzień bez gry dla niektórych z was to jest w ogóle, no, dzień stracony. Spróbujcie nie grać, spróbujcie się powstrzymać. Nawet jak jest coś do zagrania, spróbujcie odpuścić. Ja przetestowałem naprawdę wiele, wiele razy pewną rzecz i ta rzecz cały czas działa. Im mniej kuponów puszczam, tym mam dużo lepsze wyniki. Naprawdę. Jak są takie dni, że mnie poniesie w cudzysłowie i siedzę w sobotę na przykład od rana do wieczora i klecę po kolei z tych wędek schematów kupony, to często, gęsto ich wychodzi bardzo dużo i wynik jest nie taki, jakiego bym oczekiwał. A jak wstanę rano i tak wam nieraz pokazuję, w ciągu 2-3 minut wchodzę na jakiś schemat, pach, 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 półtora gola na przykład. Jeden kuponik wybrany w parę minut, wieczorem, zielone. I totalny luz. Spróbujcie nie grać od rana do wieczora. Ja wiem, że to jest dla większości z was trudne i to jest w ogóle dla niektórych wręcz nierealne, ale naprawdę to jest pułapka. Oni chcą, żebyście grali cały czas, od rana do wieczora. Po co? No po to, bo zdają sobie doskonale sprawę z tego, że będziecie przegrywali. Że nawet jak wam się coś uda wygrać, to i tak za chwilę to przegracie, bo będziecie grali na tak zwaną pałę. Wiecie, o co chodzi, po co mam się tutaj jakoś rozwijać. Zobaczcie, dostałem maila, chcę wam go wkleić. Autorowi bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Mega miłe są takie maile i dają do myślenia, i powinny dać do myślenia przede wszystkim tym, którzy siedzą u nas na Signalu,
kilkaset osób na level 2, kilkaset osób na One Pass Premium i zobaczcie, jak chłop gra. Przeczytam, bo nie wiem, czy to będzie widać wyraźnie. Nie wiem, dlaczego czasami nie widać wyraźnie, choć u mnie na monitorze widać to elegancko, ale czasami jak odpalam później taki film, to faktycznie jest coś pozlewane. Nie wiem, nie znam się na tym. Jak ktoś wie, dlaczego tak się dzieje, to niech da mi znać na info@akademiagry.pl. Z góry bardzo serdecznie dziękuję. Ja w tych, że tak powiem, nowinkach nie do końca się wyznaję. Nie moje czasy. Moje czasy to czasy pagerów. Jak ktoś pamięta, to ręka w górę. Słuchajcie, napisał ten ktoś tak. Cześć Robert, chciałbym Tobie serdecznie pogratulować tego, co udało się Tobie osiągnąć. Akademia Gry po prostu wymiata. Gram w zakłady bukmacherskie od blisko 3 lat. Na początku szczęście początkującego, później droga do bankruta. Twoja twórczość śledziłem od grudnia, stycznia. Filmiki wydawały się interesujące, ale był element podejrzenia. No coś jest nie tak, to niemożliwe. Mając doświadczenie tylko źle z kupowaniem, tylko złe z kupowaniem typów wiedzy, czynnie śledziłem dalsze twoje poczynania i przegrywałem pieniądze. W kwietniu w ostatnim momencie wcisnąłem guzik sprawdzam. Kupiłem One Pass Premium. Wszystko przez pierwszy miesiąc wydawało się jak czarna magia. Dużo materiałów, od czego zacząć itp. Mozolnie przez blisko 2 miesiące przedzierałem się przez filmiki, studiując je i zapisując wnioski. Zapowiadało się dobrze. Dalej błędy się pojawiały, bo grałem według zasad Akademii i swojej. Przecież jestem hit. Nieważne, widzicie co jest za. Powstał level 2, kupiłem w ciemno. Przez całe wakacje studiowałem i One Pass, i level 2. Dalej grając według Akademii oraz swoje, przecież to jest proste, niestety, to co wygrałem dzięki Akademii, oddałem dziadowi grając po swojemu. Od września ruszyłem z nową zasadą w grze. Gram tylko według wędek, schematów i zeszytu. I nagle się okazało, że po 13 dniach jestem blisko 20 tysięcy na czysto, gdzie w sam weekend plus poniedziałek wygrałem ponad połowę. Oczywiście nie gram stawką 2, 5, 3, 100 zł czy 200, tylko wyższą. Kursy w granicach 1,71, 2,55. Kropka. To, co robisz dla nas w Akademii, jest niesamowite. Tak jak często mówiłeś, konsekwencja plus notowanie plus stawkowanie i okazuje się, że pieniądze leżą na ziemi. Chciałbym pozostać możliwie anonimowy, aby nie dostać spamu w postaci daj pan typa. Nie każdy musi wiedzieć, kto wygrywa, czy jakim kapitałem gra. Podsumowując, czapki z głów za wiedzę i robotę i zaangażowanie. Oby tak dalej. Jedziemy z dziadem. Pozdrawia człowiek, członek Akademii. Słuchajcie, niech wam to da do myślenia, bo no to jest w sumie wszystko to, co, o czym ja klepię od 2 lat, tak? W tym, że tak powiem, w tym tygodniu obchodzimy drugie urodziny Akademii, czyli męczycie się ze mną już 2 lata. Są tacy, na szczęście ponad 90% ludzi ufa mi, widzi w tym wszystkim sens i wygrywa pieniądze. Niestety jest kilka osób, które, tak jak ostatnio jakiś tam pan stwierdził, że on rezygnuje z Akademii, bo on jednak szuka dalej tego złotego grala. Tak mi napisał. I on rezygnuje, bo on nie chce, on nie ma czasu śledzenia tego wszystkiego, zapisywania. On po prostu chce wejść do gry, pach, ciach, wygrać dużo pieniędzy i tak najlepiej codziennie. No tak się, słuchajcie, jak wiecie, nie da. I niestety, jak to ktoś mi kiedyś powiedział, takie powiedzenie miał, bo to był pracownik banku. Bank to nie, teraz żebyście to dobrze zrozumieli, bank to nie dom publiczny, nie wszyscy muszą z niego wychodzić zadowoleni. No coś w tym jest. Tak samo jest z tą akademią naszą. Także ja wiem, że się będzie na 1900 ileś osób, które są. Domyślam się, że nie każdemu to będzie pasowało, że nie każdy będzie happy. Tak jak wam mówię, no gość mi pisze, a co się dzieje, dlaczego na 13, na 14 nie ma meczy? Dlaczego superstacje jest aktualizowane? Ludzie nie jarzą cały czas, że nie gramy codziennie, że właśnie o to mi chodzi. Nie grajcie codziennie. Zobaczcie, ile człowiek wygrywa pieniędzy, ale musi zrobić tą podstawę. Musi sobie zapisywać, musi konsekwentnie grać jakiś schemat. Nie może po prostu wejść sobie jak ten przysłowiowy Rambo, strzelać gdzie popadnie, liczyć na to, że ustrzeli nie wiadomo co. Naprawdę tutaj tak to działa. Tu nie da się iść na skróty, po prostu się nie da. Tak jak wam cały czas ględzę, nie grajcie pucharów. No nie gra, widzieliście co się stało
w meczu Porto Brugia, czy tam Club Bridge, no to przecież no to jest, to było nie do przewidzenia chyba przez nikogo. Chociaż oczywiście już się pojawiają głosy, że a co pan tam gada, że Porto słaby i tak, no ale to jest, wiecie, to są ludzie, którzy grają po 2, po 5 zł. No to ja w ten sposób to mogę każdy mecz sobie wtypować, tak? I liczyć na to, że coś się uda. Ale tu chodzi w tej grze właśnie o to, żeby wygrywać dużo kasy, dużo, żeby tego dziada bolało, żeby tak jak teraz kolega mi pokazał z lokal obok, postawił 17 zł, wygrał 2,5 tysiąca. O to właśnie chodzi. Żeby wygrywać, żeby dużo wygrywać pieniędzy, rozumiecie? A nie żeby się podniecać, czy dzisiaj wygra Sheriff, czy nie wygra Sheriff, czy wygra Mityland, czy nie wygra, a może to i znowu bawić się w puchary. Nie bawcie się w puchary. Na pucharach nie zarobicie pieniędzy. Każdy, kto twierdzi, że zarabia pieniądze na pucharach, prawdopodobnie nie notuje swojej gry. Naprawdę. Tu nie ma po prostu magii. Macie zespoły, które gramy. Macie te wszystkie schematy. Cieszycie się z tenisa, że wchodzi wam tenis, wędka na tenisa działa. To po jaki gwint sprawdzasz dalej puchary i zastanawiasz się, czy wygra Lech, czy wygra, czy Austriacy wygrają. Zapomnij o tym. Nie daj się po prostu robić w jajo dziadowi. Dziad chce, żebyś grał od rana do wieczora. Taki jest sens tego wszystkiego po drugiej stronie. Im o to właśnie chodzi. Także przeczytajcie sobie tego maila. Naprawdę daje do myślenia. I takich ludzi jest cała masa, bo nieraz wy się pytacie, a dlaczego ci z kapitałami po 100 tysięcy to się, panie Robercie, nie odzywają? No bo oni mają właśnie 100 tysięcy na grę. Oni grają zupełnie inaczej. Oni trafili w ten weekend wędkę pana Stanisława i oni czekają na kolejny weekend. Oni się nie podniecają pucharami. Oni nie siedzą na sygnalu od rana do wieczora. Tak jak ktoś dzisiaj powiedział. No właśnie po to, żeby nie psuć sobie psychiki. Żeby mieć takie, wiecie, trzeźwe podejście do tego wszystkiego. I o to tutaj chodzi, naprawdę. Także pamiętajcie, im mniej będziecie grali, tym dużo lepsze wyniki będziecie mieli. Naprawdę. Spróbujcie sobie na najbliższy weekend, na sobotę zrobić jeden kupon, na niedzielę zrobić jeden kupon. Przecież wiecie na przykład o Brazylii, tak? No jest mecz w Brazylii, który będziemy grali. No to po co szukacie dalej? Gracie ten mecz, zgarniacie pieniądze i tyle. Mało? No i właśnie tutaj może być ta pułapka, że ktoś wygra na weekendzie 200 zł i będzie mówił mało. No nie tak mało. Bo jak 200 zł to jest mało, to spróbuj wyjść teraz na ulicę i zarobić te 200 zł. Zobaczysz, ile będziesz musiał godzin pracować. Sporo. 200 zł to nie jest mało, tylko musisz zrozumieć tą zasadę. Takie małe kroczki. Tak jak mówiłem, wygraj 20 zł dziennie, a w ciągu roku będziesz miał super wakacje dla dwóch osób, choćby w Grecji. 20 zł dziennie. Przecież to jest do zrobienia, bez problemu. Ale właśnie, wy nadal niektórzy wpadacie w tą pułapkę. Oni robią banery, specjalnie robią takie krzykliwe banery, żebyście tylko grali. A czy Milik strzeli bramkę, a czy Lewandowski to, a czy tamto, a sram to. Żeby tylko zagrać, żeby tylko wyłożyć kasę. Koniec moich wypocin, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Superstats prawdopodobnie już jutro będzie zaktualizowany, także śledźcie stronę. I szykuję wam niespodziankę, bo wiem, że bardzo dużej grupie ludzi kończy się dostęp do One Passa, więc sprawdzajcie stronę na stronie akademiagry.pl. Po zalogowaniu będzie czekał na was prezent, niespodzianka. Mam nadzieję, że wam się spodoba. I tyle. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego wam życzę. Heja!